witam. Dzień dobry. Miło was, naprawdę miło was w końcu zobaczyć. Powiatowe przeglądy kapeli śpiewaków ludowych oraz powiatowy przegląd teatrów obrzędowych. Silna reprezentacja z powiatu bielskiego. Utytułowane zespoły, także tym bardziej miło nam jest gościć na naszej scenie. Zajmowały już miejsca na wyższych szczeblach, można powiedzieć nawet na najwyższych szczeblach. Dziś zespoły oraz soliści występować będą w czterech kategoriach. Kategoria duży, mały, kategoria solista, śpiewak, solista, instrumentalista oraz zespoły ludowe. Na moim weselu siedem króli będzie, siedem króli będzie, ósma królewna. Nie chodźcie, chłopcy, koło granicy, nie wydeptujcie owsa pszenicy, bo moja mama mało nasiała, bo się wesela nie spodziewała. W jury zasiada wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury pan Andrzej Sar, pan profesor Jan Adamowski oraz pani Iwona Niewczas, również z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Obsada jury i baczne oko profesjonalistów, którzy oceniają, no może nie surowo, ale tak jak powiedziałem, bacznie dzisiejszych wykonawców, artystów. Nie wszystko jest wyróżniające wobec innych. Są takie, które są wspólne cechy, wspólne dla tego regionu i innego regionu, ale są takie, które absolutnie wyróżniające są, prawda? I tutaj mamy tego przykład, więc to jest jeden punkt, a drugi no, to jest ten styl wykonania tradycyjnego. To jest bardzo trudne już dzisiaj, coraz trudniejsze. Fajna miała koza szczęka, na skrzypaczku graty. Graje koza, graje, browami morgaje, może je po maty znaje. Mają szansę wystąpić na etapie wojewódzkim, który odbywa się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, a dalszy etap to już festiwal w Kazimierzu, jeżeli uda się przejść ten etap wojewódzki. Który to festiwal właśnie próbuje jakoś zapamiętać, utrwalić, przekazać te nasze tradycje, tutaj w zakresie przede wszystkim śpiewu i muzyki. No ja jestem dobrej myśli, bo praktycznie co roku obsada z powiatu bielskiego znajduje się regularnie na festiwalu w Kazimierzu, także ja tego z całego serca każdemu uczestnikowi życzę. Jeszcze raz dziękuję za przybycie, cieszę się, że jesteście i kultywujecie te nasze piękne tradycje. Za różku Jehowa była, do serdenka swojego prygoda. Sadoczku, daj usadu.
a wy chłopci młody i a wy chłopci młody. Berte kony worony. Koje ze zula, koje rabaja, po sadu letają oczy. Płacze Marysia, młodenka ja, drożenki zbierają oczy. Moje drużenki, moje sestrunki, te berne wrzesło szyte z jarę i rutę i zielone i barowinoczko wiete. Cieszymy, że podlaski folklor nie przysypia, żadna pandemia go nie wyhamowała. I teraz już z radością wieszczam, moi drodzy, że do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 13 czerwca w Muzeum Sił Lubelskiej, mamy przyjemność i radość zaprosić, i tu zaczniemy od najmłodszych, którzy nadzieję budzą na kontynuację, mistrza Zdzisława Marczuka z Anielką. Panią Jadwigę Szypiło z Natalką. Zespół Pawłowianki. Zespół z Zachorowa, ale oni jadą tylko i wyłącznie rywalizować o możliwość wyjazdu do Bukowiny, bo jako zespół nagrodzony w ubiegłym roku na festiwalu mają teraz tak zwane karne lata. Chciałem,